O czym ty mówiłem? 2, 6, 9. 2, 6 i 9. To się składa na ten symbol. I tak też ustawiałem. 2, 6. Tu Windows mi się chciało aktualizować. Mi się gada wyłączyć. 2, 6, 9. Nie. 2, 6, 9. Moment. 2, 6, 9. 6, 2, 9. Coś źle kombinuje. 2, 6, 9. 9, 6, 2. 962. Patrzcie. Czyli po prostu tylko trzeba było kolejność. To jest pierwsze. Jest 9. Drugi symbol, znaczy według wskazówek zegara. To jest ten i to jest 6. I trzeci symbol ostatni w tym wszystkim to jest ten 2. Czyli 962. Okej. Okay. Bierzmy sobie spaczony amulecik. Zobaczmy z ciekawości, czy to coś godnego uwagi. Wrogie granaty czasem nie działają. Żabi skok, dobra. Śmieci. Bierzmy książkę, zobaczymy co tu będzie. Drugi dzień miesiąca roku. Bla bla bla. 29 dzień miesiąca wielkiego zimna. Wielkie zimno. Co? Znak jest imieniem odmieńca? A tu jest napisane, że tylko duchy pustki mogą go odczytać. Aha, tamten cały czas tam chodzi. Dziad, natomiast gdzie idziemy teraz? Dostań się do twierdzy rytuału. Dotrzyj do twierdzy rytuału. I mam tutaj czerwono-biały znak, no nie wiem co to znaczy. Gdzie ta twierdza? Znowu 140 metrów do jakiejś twierdzy rytuału, god damn it. No, klasyczna wersja backtrackingu, czyli teraz... Po to tutaj szedłem, tak? Żeby teraz się pięknie cofnąć. Kogoś słyszę. Dobrze, że w sumie ich wykończyłem wszystkich, bo gdybym ich sobie zostawił, to bym teraz się musiał tutaj z nimi wszystkimi szarpać strasznie. Kogoś tutaj pominąłem? Ktoś tu przeżył, że kogoś słyszę? Co tu mi się stało? Brakło mi jednego ciała. Co się dzieje? Szczury pewnie zjadły. Były trzy ciała i waga była... Waga była bardzo, bardzo dobra. Chciałbym jakieś zwłoki sobie przynieść stamtąd, nie chcę mi się. To jest, słuchajcie, wszystko się zmieniło. Jestem w ogóle w jakimś teraz innym wymiarze, w jakimś przejściowym wymiarze między światami. Wszystko jest trochę inaczej. Pojawili się ci odmieńcy, czy tam oświeceni, przepraszam. Podziemia, a tu nie chcę wchodzić, chcę stąd z tego budynku się wydostać, na razie na zewnątrz.
leżą tam te gnojki, no. Muszę jednak często i gęsto używać wejrzenia, bo konfrontacja z nimi w obecnym stanie niestety nie wchodzi w grę. Od jak dawna odmieniec tonie w samym sercu pustki? Nie mam pojęcia, ale jest ich tutaj zdecydowanie zbyt wielu. Tych całych oświeconych. Plus taki, że ci oświeceni są tak samo bystrzy jak pozostali przeciwnicy w grze, czyli nie za bardzo chłopaki sobie dają radę tutaj ze wszystkim, z tym co się dzieje dookoła nich. A to tylko na moją korzyść. Gdzie mam dojść w ogóle? Zaraz, moment, zerknijmy sobie jeszcze raz wejrzeniem. Co się tutaj dzieje? Oświecony, kto to jest tutaj to? Mam dojść, aha, po tych schodkach tutaj. Może jakiś sztywniak. I tam ktoś jest. Muszę go tu jakoś ominąć, tego koleżka niesympatycznego. A drugi tutaj jest, no i właśnie. I to jest to. Obydwoje się nawzajem jak gdyby kryją. To wymyśliłem. Wyrwa w świecie. Kolejne, ja to myślałem, że to będzie już ostatnia, ale tutaj finałowa walka mnie będzie czekała. Tymczasem Borem Lasem. Idziemy dalej. On tu jest. Tak, czuję to. Czy to mi coś grozi? Przepraszam bardzo, co to jest to? Czy do wody mogę wejść? A, mogę. Myślałem, że mam unikać wody. O, tu jest ciekawy widok. Jakiś wieloryb. To jest ten świat tego mroku. Nie, nie świat mroku, tylko przepraszam, świat pustki. No nie wiem, czy mnie jest 40 na metrów. Nie wiem, czy mam tu się czego obawiać. Czy to ja będę z nim walczył, czy to będzie tylko, że będę musiał dotrzeć. Siedzi sobie tutaj. Oj, tam coś koło niego chodzi. Czy będę tylko musiał do niego dotrzeć, z nim pogadać, czy też będziemy jakiś bój toczyć? To są chyba ci oświeceni, tylko oni też jakoś inaczej wyglądają. Teraz wszystko przepadło. To jest ten, jak się nazywa? Daut. Ten mój mentor. Co on tu robi? O, nie mogę się przenieść, zobaczcie. Widzę jak... Daut? Czemu tu jesteś? Czym ty jesteś? Popatrz. Jesteśmy tu uwięzieni. Wieczność na rzeźnickim stole.
w oczekiwaniu na ostrze noża. Tyle mi pozostało. Daud, jestem tu. Spójrz na mnie. Znam to imię. Znam cię. Była krew i maski i wzniesione ostrza. Billy Lerk, pamiętasz, jak mnie nienawidziłaś? A teraz ruszyłaś za mną aż w pustkę. Przyniosłaś nóż. Nie mogę go skrzywdzić. Jestem bezsilny. Tylko ty zdołasz go zabić. Jak długo tu na ciebie czekałem? Zbyt długo, staruszku. To on, odmieniec. Cały ten czas śni pośród pustki. Ciekaw jestem, czy wyśnił sobie tę chwilę. Ruszaj. Skończ to. Przerwij jego nędzne życie. Wygląda prawie, jakby cierpiał. Właśnie tego chcesz? Naprawdę na to zasługuje? Wiesz, jak to się skończy, Billy. I to ja mam tutaj dokonać wyboru, tak? Zbadaj najpierw gościa. Może moment, nie będziemy go na razie zabijać. Kiedyś nożem w mojej dłoni, by w końcu stać się nożem w moich plecach. Spójrz na siebie. Czy to chciała ukryć kongregacja? Czy to właśnie chcą poznać bez ocy? Oto stoję w samym centrum pustki. A ty nie jesteś nawet jakimś potworem, z którym muszę się zmierzyć. Jesteś na mojej łasce. Ale ty zawsze byłeś na łasce złych ludzi, nieprawdaż? Mówiłeś, że mam wybór. Cóż, przybyłam, by go dokonać. Uhuhu. Nie zmieniłam zdania, czarnooki draniu. Nie zasługujesz na to. Nikt nie zasługuje. No, nie zasługuję na to, ale już tutaj zabiłem tyle osób, że teraz głupio byłoby tego nie zabić. Ostatniego. Ale z drugiej strony, no mnie jak gdyby nie zaszkodził nigdy i nie wiem, dlaczego miałbym go unicestwić. Zróbmy na opak, bo tu każdy pewnie przyjdzie i go zabije, tak? No bo koniec gry, ostateczny boss, więc każdy mu sprzeda kosę w żebra i tyle go widzieli. Natomiast może my zrobimy, że nie zasługujesz na to, nikt nie zasługuje. Nie zasługujesz na to. Nikt nie zasługuje. Nie pozwolę, by świat funkcjonował poprzez czyjeś cierpienie. Pamiętam twój wzrok, gdy mnie zdradziłaś. Nienawiść i desperacja. Zabicie mnie rozwiązałoby wszystko. No ale ja nie chcę go zabić. A dokonałem wyboru, że go zabiję? Aj, no nie tak chciałem. Mogę zmienić? Czy dokonałem wyboru, że go zabiję? No nie. Znowu byłaś tym głodującym dzieckiem. Trawioną przez... Znalazłam inny sposób. Odmieniec kiedyś żył, oddychał. Spędził życie na ulicach jakiegoś zapomnianego miasta. Kult odebrał mu wszystko. Nawet imię. Ale ja je znam. Jego imię jest znakiem, który odczytać potrafią tylko zmarli. Jeśli mu je oddamy, będzie wolny. Przeżyje resztę swych dni jak każdy inny człowiek. Znak? Nie. Jesteś tu, by go zabić. Nie możesz mnie o to prosić, Billy. Nie po tym, jak skrzywdził tak wielu. Nie po tym, co zrobiliśmy. Czyli jednak nie dokonałem wcale wyboru, że chcę go zabić. Wręcz przeciwnie, tak jak chciałem, nie zabijamy go. Masz rację, obiecałam ci to, czyli żeby go zabić, lub pytamy go, czemu oskarżasz go o nasze czyny. No właśnie. Czemu oskarżasz go o nasze czyny? Dał nam możliwość podjęcia walki. Nigdy nie kłamał, mówiąc, czym możemy się stać. Wiesz, czym się stałem. Patrzyliśmy na Danur z góry, jak na swoją własność. Jakbyśmy mogli utopić miasto we krwi. Nie.
zawsze wiedział, że zmienimy się w potwory mu podobne. Skończ to, Billy. On umie tylko krzywdzić. Aha, czyli dalej dokonujemy wyborów. Tylko spójrz, to nie był jego wybór. Nie mogę pozwolić mu żyć. No dalej brniemy w to samo, żeby go oszczędzić i żeby go nie zabijać. Widziałam kult, który go skrzywdził. Zginął z ręki jego członków. Spójrz na niego. Nie miał na to wpływu. Nigdy nie chciał tej mocy. Zakończ to więc. Uwolnij go od cierpień. Jeśli mu współczujesz, to lepsze od każdego losu, który może go czekać na świecie. Czemu on za wszelką cenę stara się mnie namówić, żebym go zabił? Ale czy musi umrzeć, lub nie mogę rzucić go znów na ulicę? Nie musi umierać. Musi umierać? Lata temu zrobiłam ci coś potwornego. Nie zasługiwałam na łaskę, ale pozwoliłeś mi odejść. Dałeś mi szansę. Pozwól mu żyć, Daud. Niech dostanie swoje utracone życie, tak jak ty dałeś je mnie. Gdy opuściłaś Dunwall, miałem nadzieję, że beze mnie czeka cię lepsze życie. Że nie będziesz musiała zabijać za pieniądze, póki ktoś cię nie zdradzi. Przebaczenie to rzadkość w tym świecie, Billy. Jesteś lepsza niż ja. On go zabije. Ale nie może, bo jego tutaj nie ma. On jest jakiś taki niematerialny. Daud. Żegnaj, Billy. Po raz ostatni. Czuję krew w ustach. Słyszę głos Dauda w swoim uchu. Dokonałaś czegoś niemożliwego. Pozwolimy ci żyć. Mogę cię stąd zabrać. Te oczy były zamknięte przez stulecia. A jednak widziałem wszystko. Spętany tutaj kroczyłem przez umysły pokoleń. A teraz... Jesteś wolny. Nie wyglądał za przystojnie. Raczej wygląd miał typa z ciemnej bramy. Mogę cofnąć tego, co zrobili ci tysiące lat temu. Tak samo jak nie cofnę tego, co zrobili mnie. Ale teraz masz szansę stać się czymś nowym. Czymś lepszym. Dziwnie musi być wiedzieć to, co ty. Patrzeć oczyma starca na wszystkie tajemnice świata. Oboje widzieliśmy najgorsze sekrety ludzkich serc. Ostatecznie jednak ofiarowałam Daudowi spokój. Może i ty go zaznasz. Jest wiele wątpliwości, ale o niektórych rzeczach wiem, że są prawdziwe. Nie ma już odmieńca, a przez to świat odmieni się w sposób, którego nikt nie przewidzi. Pustka jednak nadal istnieje. Jej echo brzmi za wszystkim, co widzisz. I nikt już nie zdecyduje, kto zostanie dotknięty jej magią, a kto nie. No i co? To wszystko? To nas statystyki to zasadniczo mnie już nie interesują, bo... Kościane amulety, podstawy inżynierii, użyłaś windy w kopalniach, okej. Okay. I co? To koniec.
In the month of darkness, seasons destroyed. A ritual killing bound his spirit to the void. Eyes drained of color, the beggar no more. To become what the believers waited for. They set him outside, beyond the spheres. Quiet as the night, long like the years. He opened his eyes, as black as a dream. Trying to speak, his only words, a scream. Release thy golden locks, Gloriana. Let the warm summer breeze hold sway. Lie with me in bright sun, silken tresses undone. Reap laurels of youth while ye may. Beneath the marching soldiers' feet, bugles called and the
then strong and brave. When he came back, she made no sound, but lies the night at broken ground, where oxrush blooms upon his grave.